Cześć! Dzisiaj zabieramy się za najsilniejsze emetiny w M2, czyli metiny zazdrości. 35 to podstawowy zarobek, jeśli chodzi o sam drop. Bo po pierwsze, mamy z nich naprawdę całkiem spoko drop ulepszaczy. Po drugie, bardzo często dropią z nich księgi umiejętności, praktycznie z każdego, chociaż nie wiem, czy tak się stanie podczas tego odcinka, to będzie trzeba można sprawdzić. Po trzecie, to są jedyne metyny, z których jesteśmy w stanie wydropić broń na 30 poziom. Nie tyle co metyny, co obstawa. Chodzi tutaj o dzikie łuczniki i łuczników. Teoretycznie jest szansa. Czasem się zdarza, że poleci taki FMS, czy też jakiś inny, ale bardzo rzadko. Jednak pamiętajcie, zawsze się to może zdarzyć. Po wprowadzeniu tych nowych mobów, które gdzieś tam latają przy 35, które są do polowań, niestety zmniejszyła się ta szansa jeszcze bardziej. Kiedyś wystarczyło zbić, myślę, tak jakaś broń na 30 metinów była. Bez problemu można powiedzieć, że gdzieś taka broń się zawsze znalazła. 35 też po czwarte to jest chyba jeden najbardziej oblegany metin, który jest tutaj gdzieś na moim levelu. Potem 55 i bodajże 55, 45, 70. To są metiny najbardziej oblegane na PL-u. Reszta są zbijane, ale zawsze można je spotkać. M2. Szukamy najczęściej 35 i 30, bo 25 niestety już gdzieś się tam zatracałem. Pamiętajcie, że tutaj też latałem levele 40+, więc to wszystko zależy od tego, co, gdzie, jak, dlaczego. Co do samych 35, czy są jakieś fajne itemy, które z tego dropią? Na pewno dropią kadegi plus 4. Na pewno możecie wydropić jakieś dodatkowe buty, które gdzieś tam mogą dać nam bonus HP, czy też ABS, czy bonus typu doświadczenie, czy bonus typu procent na janki. Więc tutaj warto rozglądać się, co z czym, jeśli gdzie coś tam dropi. Więc na pewno jeśli wydropicie buty 20% na doświadczenie, czy na janki, to na pewno ktoś będzie z tego bardzo, bardzo zadowolony. Teraz sobie uświadomiłem, czy na pewno buty mają 20% doświadczenia. Chyba mają. Buty, tarcza i wisiorek? Chyba. Nie pamiętam. Ale tak mi się dość wydaje, że 60% można zbierać. Więc na pewno któreś z tych trzech jest. Niestety w M2 jest ten minus, że możemy bardzo często spotkać ex-bota i to nie tego pod K, tylko do jakiegoś takiego, wiecie, bardziej nielegalnego. Sam wpadł, sam tego chciał, został uwieczniony na filmie. No cóż, 11 metin dla tego pana. Na szczęście udało się pozbierać swój drop i pozbierać swoje yangi, żeby było wiadomo, ile właściwie my tutaj zarobiliśmy i ile wydropiliśmy. Metiny 35 występują na pewno w dwóch miejscach, w trzech miejscach. Są trzy respy, trzy spoty, w których 35 na 100% występują i tutaj wszystkie trzy są pokazane. Koło teleportera, tam gdzie kiedyś występował Best Kapitan, tylko w tym miejscu i dalej lecąc właśnie w ruinach, tak to się mniej więcej nazywa, czyli praktycznie cała góra. Metiny wielkanocne nadal są. Co jest ciekawe, powinny zniknąć bodajże we wtorek czy w środę. No niestety nie udało się. Metiny zazdrości mają to do siebie, że respią nam dzikie generały, więc exp tutaj, jak sami widzicie, zasuwa bardzo, bardzo. A ja chciałem przypomnieć też o tym, że jeśli wam się taki filmik podoba i chcecie ich więcej, chcecie zobaczyć jak najszybciej 120, bo 120 to jest ostatni odcinek z tej serii, to zapraszam do polubienia, komentowania, subskrybowania, na pewno to jakoś ułatwi i przyspieszy mi pracę, żeby nagrać jak najszybciej metiny, które gdzieś są tam wysoko levelowe, czyli zobaczymy, czy jest w ogóle szansa, żeby wydropić kilkadziesiąt milionów z jednego takiego filmiku. Teoretycznie jest, praktycznie zobaczycie w praniu. Co do samego dropa, tak, tutaj próbuję podnosić, ale się zapełniło, wszystko zbierałem na szamankę, jeśli już tutaj mi zabrakło miejsca, więc tu się nie ma co martwić. Natomiast co do samego dropa, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Tak, podsumowanie zaraz. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o sam drop. Jednak się nie zawiodłem, bo 47 807 yangów, 2390 yang na metina, więc nie jest jakoś źle. Natomiast sam motyw z
sprzedawaniem itemów, to tutaj się nie zawiodłem, bo pamiętajcie, że w M2 bardzo często dropią takie rzeczy jak dowodzenia, dropią takie rzeczy jak KDK plus 4, chociaż żadnego się nie udało wydropić niestety, ale dropią KD plus 4, żeby nie było. I patrzcie na itemy, które wydropicie. Naprawdę bardzo ważna rzecz, patrzcie na itemy, jakie dropicie. Czy mają jakieś dodatkowe bonusy? Jeśli mają bonusy typu trucie, hełmy, chociaż hełmy tutaj rzadko lecą, ale takie bonusy jak 2 HP w zbroi, 50 wartość ataku, 15 ABS, na mały level idzie to sprzedać. Osoby, które mają 55 level i robią się pod PvP, bardzo często potrafią kupić jakiś tam item z HB, z ABS-em, z jakimś innym duperelem, czy też zbroję na 48 poziom, to jesteście w stanie to sprzedać i na tym zarobić. Niestety wiem, 2,48 nie za często lecą. Widziałem ostatnio, że poleciała mi zbroja tutaj dla Lyka na 48 level, nie wiem kompletnie z czego, więc muszę się to rozejrzeć i zobaczyć, co jest grane. Natomiast co do samego expa i kasy z tych metinów, to wyszło to tak. 340 to jest suma, 292 tysiące to jest drop itemów, ceny kół i innych rzeczy. Berek, silne, purpura, ulepszacze 650k, polimorfia 150k, 17 kadeków, czyli suma 3 400 000 yang. 170 tysięcy yang na metina. Myślę, że następny metin dopiero to przebije 45, ewentualnie 50, 55. Mam dylemat, czy robić 60, bo one są tylko w DT, więc to jest 20 razy do DT chodzenie, więc się jeszcze nad tym ostro zastanowię, czy to robić. Natomiast szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że wszystkie metiny tutaj, które są, będą zrobione idealnie. Expa całkiem dużo, nie powiem. 72% na 20 metinach, 35, czyli jesteśmy w stanie wbić bardzo szybko 31 level. 3 740 490 yang, 187 024 yangi na metin z metinów zazdrości, 20 sztuk. No, zarobek mógłby być lepszy. Przyznam szczerze, że to mógłby być zarobek z jednego metina, jeśli by nam się wartnęło, a nawet i więcej KD potwora plus 4 na przykład. No dobra, to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo, jeśli Wam się podobało, jeśli chcesz, zostaw łapkę w górę, komentarz, suba, do zobaczenia, pa pa!